Dzieci puszczały takie teksty: wracaj do Afryki i prostuj banany. Nie możemy uciekać z Polski przez to, że jest rasizm. Przyjazd do Polski był prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą zrobiłam jako matka, w większości dla siebie. Bo ja chciałam, żeby moje dzieci się odnalazły w moim kraju. Trzeba spojrzeć rasiście w oczy i powiedzieć: no i co? I jestem czarna i co z tego? Ja się tutaj urodziłam. To jest moja ojczyzna. Ja chcę, żeby mój syn się czuł Polakiem. Kocham Polskę. To jest mój kraj. Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Betlejewski. Rozmawiam dzisiaj z Aleksandrą Tillman, Polką urodzoną w Gdańsku, tak, która ma tatę Nigeryjczyka, mamę Polkę. Chciałem Cię zapytać, jak Ty wspominasz te lata, 35 lat temu? To była trochę inna Polska jeszcze wtedy. Tak. Polska była dużo inna. Niektóre z moich pierwszych pamięci z dzieciństwa to były takie, że no, byłam wytykana po prostu za kolor mojej skóry. Wytykana palcami. Palcami, zarówno dorośli, jak i dzieci. Tu idzie Murzynka! No, patrz, Murzyn! Było to bardzo... słowa mi brakuje. Było to bardzo... To było przykre? Przykre, to było raniące. Dorastając zawsze byłam tą inną osobą. Zawsze wszyscy się na mnie patrzyli. I to nie było takie, oj, tak trochę zerknę. To było takie lampienie się bardziej. I dla dziecka to było trudne. Dla mnie jako dziecko było najbardziej trudne zrozumieć, dlaczego to się dzieje. I jak taka sytuacja istnieje, no to po prostu wiesz, kto się patrzy z ciekawości, a kto się brzydzi. Teraz Polacy bardziej się patrzą z ciekawości. Bardziej są zaintrygowani mną i tym, że tutaj żyję. Najbardziej tym, że jeszcze mówię po polsku. W szkole były ciężkie lata. Chodziłam do podstawówki w Gdańsku i pamiętam, było dużo takich sytuacji, że dzieci puszczały takie teksty: wracaj do Afryki i prostuj banany. Ja się skarżę nauczycielce, a ona do mnie mówiła: co, mają rację, w ogóle Cię tutaj nie powinno być. Nauczycielka Ci coś takiego? W trzeciej klasie podstawówki, tak. Ona mi powiedziała, że ja niczym w moim życiu nie będę. Przez kolor mojej skóry. Ona była bardzo ostrą nauczycielką dla mnie, tak, z taką nienawiścią się do mnie. Ja to tak pamiętam, było to bardzo trudne dla mnie. Nauczycielka, która zwracała się do Ciebie, dziecka, z nienawiścią? No tak, miła nie była, no nie wiem. Ja to tak pamiętam, ale A Twoi rówieśnicy z klasy na przykład? Powiem, że to było tak. Mieliśmy dobre stosunki, tak jak dzieci się bawimy, ale jak zawsze się wszystko opierało na kolorze mojej skóry. Jak była jakaś awantura, to ty Murzynko albo ty Czarnuchu, i to było przez to. Gdzie z normalnym dzieckiem, o, ty masz krzywy nos. U mnie tego nie było. Zawsze wszystko się opierało na kolorze mojej skóry. Druga klasa podstawówki, biologia, byliśmy pod budynkiem i jacyś tam starsi chłopacy zaczęli za mną biegać, bo chcieli wiedzieć, jak czarna cipka się czuje. Coś w tym stylu, tak? I starsi chłopacy z 8 klasy biegli za mną, jak ja biegłam do domu. Dzieci się bawią, bawimy się i jakaś grupa innych dzieci przychodzi, jajka i rzucają we mnie. No i stoję tam i mam jajka. Nie wiem, co jest tam śmieszne i bolesne. W dzisiejszym dniu o tym myśleć po prostu, ale no, na przykrość. Było dużo takich sytuacji. Pierwszy raz, jak założyłam okulary w podstawówce, to jakiś starszy chłopak, nie pamiętam kto, popchnął mnie ze schodów, bo małpy teraz też noszą okulary, i mi rozdeptał okulary. A ja poszłam do domu i byłam w takich kłopotach, bo pieniądze były ciasne u nas, a tu ja poszłam do szkoły i zepsułam nową parę okularów. W moim dzieciństwie moja mama, dlatego uważam, że nie była przygotowana na to, nie była w stanie mnie wspierać w tych momentach. Nawet były takie sytuacje, gdzie byliśmy gdzieś w sklepie i ja wsadzam rękę do bułek i wszystkie inne ręki wypadają. I moja mama, chodź, idziemy. I zawsze, ja tego bardzo nie cierpiałam, bo zawsze się czułam, że jakby ona się mnie wstydziła, że dlaczego, nawet jak już później, bo to się dalej w Polsce dzieje, ale w późniejszych latach ja coś do ludzi mówię. A moja mama mnie nigdy nie broniła, po prostu uważała, że trzeba na głupich ludzi nie zwracać uwagi. Tak było mi bardziej powiedziane w dzieciństwie, że to są głupi ludzie i zostawiamy ich. Ale tak naprawdę wsparcia, takiego porozmawiania ze mną, że słuchaj, no nie wiem, co ja bym moim dzieciom powiedziała, tego nie było. I tego mi bardzo brakowało, po prostu musiałam to wszystko jakoś sama sobie układać, a to nie jest łatwe. Uważam, że moja mama nie jest, może nawet do dzisiaj, nie jest w stanie sobie poukładać tego, że ja jestem czarna. Wydaje mi się, że ona się czuje ukarana przez całe swoje życie, przez to, bo mamy ze sobą trudne stosunki. Macie kontakt? Mamy kontakt, ale kontakt między nami jest bardzo dużo rzeczy, których moja mama nie może na te tematy dyskutować, bo się robi zła, a ja to potrzebuję. Czyli ty chciałabyś z mamą porozmawiać, ale mama jest zamknięta na to. Tak. Chciałabyś jej dzisiaj powiedzieć, co w zasadzie? Jestem czarna. To nie moja wina, odwal się, no nie wiem, po prostu jestem czarna, jestem dumna z tego, że to jest częściowo, ja odnalazłam się wśród czarnych ludzi w życiu w Stanach, w rodzinie mojego ojca i mojej mamie to się bardzo nie podoba. Ona by chciała, żebym myślała tak jak przeciętny Polak i mamy sprzeczki przez to, bo ja wszystko robię po czarnemu. Tak. Powiedz mi, czy w twojej ocenie twoja mama jest rasistką? Uważam, że tak, ale nie wolno jej być. Nie wolno? Bo otoczenie jej nie pozwala, jest matką czarnego dziecka. Naprawdę nie wolno jej być rasistką, ale uważam, że nie podoba się jej kolor mojej skóry najbardziej. Powiedzcie, że ktoś jest rasistą, to są bardzo potężne słowa. A co to znaczy rasista w takim razie? Rasista to jest osoba, która nie ma coś przeciwko jakiejś innej grupie. No, rasista to z rasą, jakiejś innej rasie ma sprzeciwieństwa. No i co, i twoja mama nie pasuje do tego? Ale to są mocne słowa. Ja rozumiem, boisz się ich użyć, dlatego że ludzie bardzo defensywnie na nie reagują, prawda? Tak. Ludzie reagują na określenie rasista jak na obelgę. Dlatego ty boisz się nazwać dzisiaj swoją mamę rasistką, bo boisz się ją obrazić. Tak. Ale czy to nie jest stwierdzenie faktu? Mogę ci powiedzieć tak. Mój ojciec, mój rodzony ojciec na 100% uważa, że moja mama jest rasistką. Powiedziałeś, że miałaś dwóch tatów. Co to znaczy? No miałam ojca przybranego, który był mężem mojej matki i miałam rodzonego mojego ojca, którego nie znałam. Mój rodzony ojciec wyjechał do Nigerii, jak miałam jakieś 4 dni. Mama nie miała wsparcia rodzinnego. Nasze dziadki się odwrócili od niej. Odwrócili się ze względu na ciebie? Tak. Z dziadkami nie miałam kontaktu przez bardzo długo, a potem był kontakt tylko w Gdańsku, bo był wstyd zabrać takie dziecko na wieś. No, to była katastrofa po prostu rodzinna, no, moje urodzenie, bo jednak to były te lata i Polska była innym krajem i byłam jedna z niewielu. Powiedz mi w takim razie, jak wyglądały stosunki z twoim ojczymem? To jest bardzo trudna sytuacja, bo mój ojczym, ja go rozdwoiłam w mojej głowie, bo z jednej strony on był moim tatą, z jednej strony on był moim ojcem, gdzie dzieci mnie przezywali i on mnie bronił. On był tą osobą, która zmieniała mi pieluchy, która była tam dla mnie, ale z drugiej strony były momenty, gdzie stosunki między nami nie były to, co ojciec z dzieckiem robi po prostu. Zaszły w stosunki dorosłych. To znaczy? Po alkoholu byłam dotknięta w sposobach, w których dzieci się nie dotyka. Chcesz powiedzieć, że twój ojciec, twój ojciec cię molestował? I to zaczęło się... Jak miałam 7 lat. Miałeś 7 lat, twój ojciec zaczął cię molestować? Tak. Za pierwszym razem to byłam w szoku. Miałam małego brata i się bardzo o niego bałam. Ale to było coś takiego, że poddam się temu, żeby wszystko było ok. Tak na to spojrzałam jako dziecko i jak moja mama się tak na początku trochę dowiedziała, to zareagowała na to bardzo źle. Twoja mama się dowiedziała? Po pierwszym razem zakrwawiłam jej nowy ręcznik i była bardzo obrażona, bo poszła na noc, a ja tutaj zepsułam ręcznik i no takie kłótnie między matką a dzieckiem. Czy twój ojczym odbywał z tą stosunki? No tak. Dziś wróciłaś do Polski. Tak. Z dzieckiem, które ma 5 lat. Tak. Jest czarnym chłopcem. Tak. Z czarnym mężem. Tak. Do tego kraju, który zadał ci tyle cierpienia i bólu. Tak. Dlaczego? Bo całe moje życie czułam się, patrząc na inne osoby, które mam dużo znajomych, którzy są mieszani tak jak ja i nie mieli, musieli sobie dać radę w tym kraju, a ja po prostu uciekłam. Od tego bólu, od tego dziecięcego piekła po prostu uciekłam i nie chcę, żeby to było koniec mojej historii z Polską. Bycie Polakiem to jest coś, co jest wmówione w nas jako dzieci i to pomimo tego, że w Stanach wyglądam jak normalny Amerykanin, nie widać po mnie niczego. W sercu wiem, że pochodzę z Polski i wiem, że dla mnie to było ważne, żeby moje dzieci, mój syn odnalazły się w Polsce. Pomimo tego, że mogłam mu dać łatwiejsze życie w Stanach, ale nasze trudności życiowe powodują, że dorastamy może w lepsze wersje nas na starość, a wiem, że to nie będzie łatwe dla mojego syna, jak pierwszy raz przyszedł z przedszkola i powiedział: mamo, oni się nie chcą ze mną bawić, bo mówią, że jestem czarny, to mnie bardzo bolało. Całą noc płakałam, bo ja jego wsadziłam w tą sytuację. To nie musiały być jego po prostu, jego doświadczenie. Ja to spowodowałam, ale wiem, że to jest ważne, bo jemu się należy być w Polsce. On jest Polakiem. Jemu się należy mówić po polsku. A nie możemy uciekać z Polski przez to, że jest rasizm. Trzeba być... nie wiem, zwyciężyć z tym rasizmem, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu trzeba spojrzeć rasiście w oczy i powiedzieć: no i co? I jestem czarna i co z tego? Ty jesteś biały. I co? Bo jak jesteś w stanie to zrobić, to odbierasz tej osobie tą moc. Ale słowa ranią. Ranią, tak, jak najbardziej. ale też powodują, że mamy twardą skórę. Dlaczego płaczesz teraz? Bo to jest... To była bardzo trudna decyzja dla mnie. Uważam, że przyjazd do Polski był prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą zrobiłam jako matka w większości dla siebie. Bo ja chciałam, żeby moje dzieci się odnalazły w moim kraju. Od momentu, kiedy on się urodził, zaczęło mnie ciągnąć do Polski w taki dziwny sposób. Bo mam starszą córkę, która jest adoptowana i z nią się to nie wydarzyło. Ale z moim rodzonym dzieckiem ja chciałam, żeby on miał tą historię, żeby on do tyle, ile mógł, żeby on się czuł Polakiem. Czyli ty czujesz się Polką? Tak. Ty jesteś Polką. Jestem Polką. Odzyskałam mój język i przez to postanowiłam sobie 13 lat, że nigdy nie stracę mojego języka. Nigdy, bo pomimo tego, że jestem Polką, jestem Amerykanką, jestem Nigeryjką, ja się tutaj urodziłam. To jest moja ojczyzna. Ja pomimo tego, że nie czułam, że należę do tego kraju jako dziecko, jako dorosła osoba wiem, że jestem... To jest mój kraj. I żeby się Polska polepszyła z rasizmem, osoby takie jak ja muszą tutaj, nie mogą wszyscy uciekać. To jest bardzo, bardzo odważne, co ty mówisz. Polacy są znani na całym świecie jako ciężko pracowici ludzie. Mamy niesamowitą historię. Przetrwali Polacy bardzo dużo. I ja chcę, żeby mój syn się czuł Polakiem, żeby on czuł to samo, co ja czuję do Polski, pomimo tego, że paszportów może mieć nie wiadomo ile. A co ty czujesz do Polski? Kocham Polskę. To jest mój kraj. Nie wiedziałam, ile się za Polską stęskniłam. Naprawdę. Są momenty, gdzie jestem w miejscach, gdzie byłam jako dziecko. I to jest dla mnie niesamowite, że jestem tu z moją rodziną i żyję w tym kraju i żyję dobrze. Mi jest dobrze. Mam wspaniałych przyjaciół, mam wspaniałe... Jest mi dobrze. I żebym ja się pogodziła z tym, co było, żebym ja się odchorowała to wszystko, ja potrzebowałam być tutaj. Może do końca nie byłam tego pewna i nie wiedziałam tego wtedy, ale teraz to wiem. Teraz jestem bardzo dumna z tego, że to było bardzo duże podjęcie, przeprowadzić całą rodzinę, wszystko do Polski, ale jestem bardzo dumna z tego, że to zrobiliśmy. Jak mój syn przekręca odmiany polskie, to moje serce takie jest szczęśliwe, że on to ma. Jestem bardziej zadowolona niż przygnębiona, że to zrobiliśmy. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. To jest bardzo inspirująca rozmowa. I wydaje mi się, że jesteś osobą niezwykle dzielną, wiesz? Dzielną, walczącą o siebie, o swoją rodzinę i walczącą też o dziwo, o ten kraj. O to, żeby ten kraj był lepszy. Tak. To jest bardzo dla mnie ważne. Jakby nie było, zawsze jestem Polką. Uważam, że dziennikarstwo społeczne i pokazywanie takich ludzi ma sens. Niestety robi to coraz mniej redakcji, gdyż takie rzeczy po prostu kosztują. Trzeba do tych ludzi dotrzeć, trzeba wynająć ekipę, sprzęt, taki film zmontować itd. Ja z tego zrobiłem swoją misję. Uważam, że takie rozmowy zmieniają nasz kraj na lepszy. Jeśli chciałbyś mi w tym pomóc, bardzo proszę kliknij w link pod filmem, a w kilka minut przez PayPal pomożesz mi realizować takie rozmowy jak ta. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Rafał Betlejewski. Hej. To była dla mnie bardzo poruszająca rozmowa, bardzo inspirująca rozmowa. Bardzo ci dziękuję za szczerość. Mam nadzieję, że ty i twoja postawa pokaże ludziom, że trzeba takich ludzi jak ty szanować. Nie mówię takich ludzi jak ty, po prostu trzeba wszystkich szanować. Ale ciebie trzeba szanować w dwójnasób. bo jesteś po prostu bardzo, bardzo dzielna. I walczysz o ten kraj, o swoją ojczyznę, o takich ludzi jak ja, o takich ludzi jak ty i twoja rodzina. Dziękuję ci za to bardzo. Dziękuję również. Jak się czujesz?